Ruchu Prezesie, Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant gminy melduje uroczyste przekazanie samochodu bojowego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Cełujka. Dziękuję. I przeznaczamy pieniądze na ochronę przeciwpożarową. Skutkuje to także przybyciem tych samochodów do naszej gminy, wyposażeniem w sprzęt, który bez przerwy drożeje i drożeje, ale przybywa. I jak powiedziałem, że jednostki się zaczęły odbudowywać, to w podziękowaniu za to te wszystkie trzy jednostki dostały samochody. Wprawdzie używane, ale ten wycofany z Państwowej Straży Pożarnej, na służbie był w Międzyrzecu, jest teraz tutaj. Drugi w Husince bojowy, trzeci w Sycynie. Jesteśmy w Cełujkach. Przyznam, że rzadko odwiedzamy tę miejscowość, a dzisiaj jest szczególna okazja. Co widzę za panem? Prawdę mówiąc, jakbyśmy chcieli odwiedzić każdą jedną miejscowość, to potrzeba 2 miesiące, żeby każdą miejscowość z osobna odwiedzić. 45 miejscowości w gminie mamy. Dzisiaj jesteśmy w Cełujkach, ponieważ jest to związane z wydarzeniem strażackim. Otóż ta jednostka, która dotychczas była bez samochodu, otrzymuje samochód, co prawda lekki, ale na potrzeby tej jednostki jak najbardziej wystarczający. Jednostka, która mogę powiedzieć, nawet przy kamerach mogę powiedzieć, że ta jednostka się odbudowała, albo inaczej mówiąc, powstała z kolan. Jednostka, która nawet myślała o samolikwidacji, dzisiaj otrzymuje samochód. Dlaczego? Dlatego, że pojawili się nowi ludzie, młodzi ludzie, którzy chcieli tą jednostkę reaktywować, wydźwignąć, pociągnąć, by służyć swojej społeczności w ochronie przeciwpożarowej. Myślę, że tych jednostek dotychczas, które były 3 bez samochodów, teraz wszystkie mamy samochodowe, zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym po 2 samochody. Samochód bojowy i samochód ratownictwa technicznego. Możemy mówić o takim dobrym kwartale dla ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie, ponieważ w tym pierwszym kwartale tego roku przybyło do naszego parku samochodowego 4 strażackie samochody. 3 lekkie, 4 bojowy. Także rzeczywiście możemy się pochwalić i w tym takim duchu prowadzenia uroczystości z okazji uzyskania niepodległości, to jest nasz wkład między innymi w rozwój naszych jednostek ochotniczych. Nie tylko samochody, bo mnóstwo wyposażenia nowego przybyło do jednostek. Mamy nadzieję, że ten kierunek i ten klimat, który dotychczas był w Ochotniczych Strażach Pożarnych, będzie utrzymany, bo z różnych źródeł słyszymy, że niekoniecznie kochają rządzący straże. Krótka historia tego wozu, akurat tarpana Honkera, jak trafił tutaj do Cełujek? Ten samochodzik trafił wycofany ze stanu z PSP w Międzyrzecu Podlaskim i trafił tutaj do naszej gminy. Powiem krótko, dzięki dobrej współpracy Urzędu Gminy z komendantem naszej Komendy Miejskiej PSP. To właśnie owocuje. Niech Bóg Wszechmogący oddali od nas wszelkie przeciwności, udzieli wam swoich darów. Niech za wstawiennictwem świętego Floriana Męczennika Bóg was błogosławi i wynagrodzi wszelką pomoc, jaką niesiecie bliźnim zagrożonym wszelkim niebezpieczeństwem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Akt przekazania. Za profesjonalną służbę pożarniczą przekazuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Cełujkach lekki samochód kwatermistrzowski typu tarpan Honker, który w wydatny sposób zwiększy możliwości operacyjno-techniczne jednostki. Jednostek kilkanaście. Ostatni rejon, który był odkryty, to nazwijmy, czyli bez auta. Stało się to faktem, jest samochód, nie jest to samochód typ stricte gaśniczy, jest to samochód pomocniczy, ale takich też potrzeba, bo nie tylko potrzebna jest woda do pożaru,
nie tylko potrzebny specjalistyczny sprzęt, potrzebni są ludzie, ręce do pracy, podręczny sprzęt typu łopaty, widły, różne rzeczy, żeby wspomagać akcje ratowniczo-gaśnicze. Panie prezesie, na tej uroczystości z ogromną przyjemnością pragnę wręczyć kluczyki do Florestyny, do nowo otrzymanego samochodu. Niech wam służy. Ile wyjazdów, tyle powrotów i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę podziękować strażakom za ich chęć. Żebyś o niego dbał i jak najwięcej nie wyjeżdżał. Ale... Jednostka reaktywowała się, powstała z kolan, jak to wójt mówił. No to w jakim momencie, jak teraz wyglądacie, jaki jest stan, czym dysponujecie? No mamy teraz, dostaliśmy wreszcie samochód wymarzony, jaki, ale jeszcze może jeszcze kiedyś będziemy lepszy. No i żeby tych młodych ściągnąć, mamy dużo młodzieży, żeby młodzież zachęcić do tego sprzętu wszystkiego, żeby też działali we wsi. Jak wygląda sama jednostka? Dysponujecie również pomieszczeniami? No mamy świetlicę, mamy garaż na samochód. No na razie jeszcze mamy. Jeszcze my chcemy sobie, żeby jeszcze tam dofinansował, żeby jakiś tam sprzęt jeszcze to. No ale to wszystko z czasem. Musimy poczekać, żeby to jak po kolejności. Chyba ciekawie wygląda. No na razie zadowoleni jesteśmy.